Rozpoczynamy trzeci pojedynek w drugim dniu DreamHack Masters Summer. No i pojedynek arcytrudny dla naszego zawodnika, ale myślę, że też niedużo prostszy dla drugiej strony. W kolorze czerwonym gra Serral, czyli Joona Sotala, zawodnik z drużyny NC eSports. No myślę, że najlepszy niekoreańczyk w historii StarCrafta 2. Wygrał ponad 900 000 dolarów i kolejny gracz to już długo nic. Nikt nie może się do niego zbliżyć w tym aspekcie wygranych. No i też pierwszy gracz, który spoza Korei wygrał Mistrza Świata. A w niebieskim narożniku z drużyny Cascade Polak. Nie Mateusz, tylko Piotr. Piotr Walukiewicz, czyli Soul. Dzisiaj mamy aż 5 Polaków, aż się imiona trochę plączą. Ale mamy Soula, mamy Terrana, który naprawdę potrafi spokojnie nawiązać walkę z kimś nawet tak dobrym jak Serral. Zwłaszcza, że Serral wcale nie ma cały czas tak dobrych wyników jak jeszcze 2 lata temu. Więc jest jakaś szansa, jest jakaś nadzieja. Ale tak się zastanawiam, co trzeba zrobić, żeby w sumie pokonać kogoś tak dobrego jak Serral w tym wypadku. Przeważnie Finn nie gra w mniejszych turniejach. Tylko specjalnie przygotowuje swoje taktyki na turnieje większe. I no teraz właśnie jest ten moment, kiedy zobaczymy po raz kolejny, jak wygląda w ogóle styl gry Serrala. Czy dalej jest dobry, czy odpuścił, czy może przeszedł już na golfa na dobre, bo lubi grać. Ampa 2000 atmosfer. A myślę, że chyba nawet w miarę dobra dla takiej standardowej, dobrej, prawilnej rozgrywki. Nawet Soul widzimy, że skusił się na szybkie 3 bazy, czyli on absolutnie nie zamierza używać jakiegoś taniego chwytu w starciu z Serralem. No i Finn teraz ma potwierdzenie oczywiście planów Polaka. No, nawet w sumie można powiedzieć, że się wszystkiego dowiedział, co najważniejsze, czyli że jest 3. baza, że raczej nie ma niewidzialnych Banshee, raczej nie ma battlecruiserów. Heliony są obecne i to nie 2 sztuki, nie 4, ale raczej 6, może 8. O, mamy tutaj też rezultaty z równolegle granego meczu. Mana Harstem, widzieliśmy pierwszą mapę, niestety. Nie no, myślę, że lepiej zobaczyć niż nie zobaczyć. Ale tak, no Harstem objął prowadzenie, a gramy do 2 wygranych oczywiście. Póki co krąży swoimi helionami dookoła Polak. Szuka oczywiście aktywnych kryptomorów, które można by zniszczyć. Szuka też takiego miejsca, gdzie może nie ma królowych. Kolejne heliony. Sporo tego nawet nazbierał Soul. To jest 8 helionów. Można tym wjechać, można tym zaatakować. Ale czy można takie ryzyko mimo wszystko podjąć? Ciężka decyzja. Polak tak wjeżdża, wyjeżdża. Zastanawia się sam, czy może, czy nie może. A my wiemy, że tam z tyłu jakieś zerglingi mimo wszystko Serral posiada. W pogotowiu jakby była taka walka. O, i 4. bazę na godzinie 9 buduje Zerg. Udało się rozwalić te hacze. No to jest w sumie przyjemna sprawa. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Jak mówiłem, że nie ma Banshee, a tu jednak są Banshee. Fajnie, bo widocznie zagrał Soul dopiero w momencie, jak wrogi zwiadowca gdzieś umknął. Ej, brawo! Soul do 7 minuty nie stracił absolutnie nic, ani jednej jednostki, co najwyżej punkty wytrzymałości na jednym z Helionów, czy tam innych jednostkach są stracone, ale same jednostki Soul nie stracił. Aż mi przypomina Niba czy Showtime'a, który też czasami do 7, 8, 9 minuty nic absolutnie nie traci. I Soul tak samo pancerny. Dobrze, dobrze, niech pilnuje swoich jednostek, ale za chwilę myślę, że straty będą mimo wszystko nieuchronne, bo mutaliski są już na pasku produkcji. Serral robi te szybkie mutaliski kosztem późniejszych ulepszeń. No i w kwestii ulepszeń właśnie Polak będzie mieć naprawdę piękną sprawę. Już się wykluwają pierwsze muty. Powiem wam, to zaopatrzenie, te limity to rośnie jakoś, tak mam wrażenie, że szybciej z każdym miesiącem, z każdym kwartałem profesjonalnych rozgrywek StarCrafta. No, ciekawy to moment na pokazanie wyników po prawej stronie, panie realizator, ale idźmy w to. Przewaga w ulepszeniach jest, ten atak ma naprawdę spory potencjał. Soul musi teraz tylko się piekielnie skupić i nie popełnić błędu, ale dużo mutalisków już zrobił Serral, co oznacza, że jego armia naziemna musi być... Miejmy nadzieję, że trochę niedoinwestowana, no ale chmara jest, no bo to jednak Serral. 9 minuta zaraz będzie, a już 170 limitu u Polaka, 190 u Serrala. No potężne sprawy. Jest pierwsze mocne wyjście Soula na mapę. Już jest koło bazy przeciwnika, ale na razie siedzi, czeka. Rozstawiony przyksel Nazem. Do tego wszystkiego jeszcze helmaty się pojawiają w kompozycji, rzadsza sprawa, ale to są te heliony, które wcześniej przeżyły, których nie spożytkował Polak, a jego kolejnym założeniem jest granie min, pewnie torów, no i przede wszystkim piechota, dużo piechoty, ulepszenia 2-2 w drodze, ale przed tym, gdy one się skończą, to Serral wyrówna na 1-1 w kwestii ulepszeń. Dobrze, dobrze, podoba mi się ten początek, a raczej zmarnowane bailingi przez Serrala. Ładnie Piotr ucieka, stroni od bitwy. Mimo wszystko nie chce tak agresywnie podjeżdżać, bo wie, że wow, ale te straty, 4200 do 2000. Polak stracił tylko 2000, a rywal ponad 2 razy więcej. No ale teraz te same ulepszenia. Serral oczywiście kupował czas, żeby one się skończyły. No i z tymi samymi będzie już walczyć jemu zdecydowanie łatwiej, ale kończy się +2 do ataku, zaraz +2 do pancerza dla Polaka, dobrze. Niech ta różnica w ulepszeniach się utrzyma, aj, za dużo mutalisków, żeby turet był do uratowania i niestety, ale ten ścisk, jaki ta dźwignia, jaką próbował założyć Soul na Serrala, niestety się poluzowała. Dalej latają mutaliski. No i niestety, ale to, co się znajdowało przy Xelnadze Serrala, no trzeba było wycofać. Aż 19 SCV zniszczył Serral tym nalotem. No typowy Fin. Zobaczcie na straty. Jeszcze chwilę temu tak pięknie wyglądało, a teraz już 4250 stracił Soul. Serral prawie 5000, czyli już nie ma takiej dysproporcji. No i w zasadzie ten moment, kiedy można było wygrać zdecydowanym atakiem, dużym, to już chyba już za nami niestety. Samotny tor, no i pokonany przez mutaliski, które też oczywiście są bardzo mądrze ustawiane. No teraz akurat zebrały strzał od miny. Oj, Soul się gubi niestety. Kontrola mutalisków Serrala zawsze była oczywiście dobra, no uda się zawsze. Jak już się nauczył grać. ale no teraz to jest po prostu skandaliczne, jak wiele potrafi nimi osiągnąć. Prawie samymi mutaliskami mam wrażenie, że ogrywa teraz Soula. Kolejne agresywne wejście Bane'ami. Niezmordowany jest Serral. Cały czas jak tylko wyśle, jak poświęci trochę jednostek, to oczywiście już odnawia, odbudowuje swój limit. 90 dron jest. On po prostu może robić jeden wielki zalew zergów. Do tego jednocześnie przejmuje kolejne ekspansje na mapie. No już widziałem wiele podobnych gier jak ta. No i niestety nie kończą się one dla Terran w najlepszy sposób. Nawet jeżeli Serral się nie przebije, jeżeli nie wygra w ciągu kilku minut, zawsze ma kolejny plan. Próbuje Soul robić co może. W sumie nawet nie było tutaj może tak źle. 9 mutalisków, jaka ciekawa decyzja, aż byłem ciekaw. I patrzyłem na pasek produkcji. Co zrobi Serral? Czy z powrotem odbuduje zerglingi? No nie, jeszcze więcej w powietrze, a teraz... Skasował chyba 2 muty, żeby zacząć te wszystkie ulepszenia. Czy te muty może już wyleciały z jajek? Oho, zakopane Bane'y. No już tylko tego brakowało. Ultra Cavern. Tak jak mówiłem, on zawsze jest świadom tego, że może nie wygrać teraz, ale no, plany kolejne są cały czas realizowane. Rozgrywa to cały czas po mistrzowsku i niestety, ale Command Center został zniszczony. Podoba mi się ustawienie. Ustawienie tych fabryk jest dobre, właściwe, żeby zergowie nie mogli tak właśnie łatwo atakować. Ale jak wszyscy wiemy, skończona liczba Bane'ów wystarczy, żeby przebić się w dowolnym miejscu. Soul pewnie patrzy się na te wszystkie ataki jak jeleń w reflektor. No ja wiem, że on potrafi, że takie gry też na pewno wygrywał wielokrotnie w systemie rankingowym, grając takie powiedzmy zwyczajne, codzienne gry na Serrala. Spotykają się, ale... No na turnieju też pewnie jest trochę inaczej. Jeden błąd czasami może o wszystkim przesądzić. No sporo Bane'ów się znowu wlewa, to jest kosztowne. Ale też wyciąga z tego niemało wartości Zerg. No i co nie spojrzę na zaopatrzenie Serrala, to albo wynosi ono te 200, czy tam prawie 200, albo dosłownie po kilku sekundach to znowu jest w stanie odbudować Serral. I tak cały czas Outer Rana, no bas nie przybywa. Chociaż teraz po raz kolejny próbuje na godzinie 11 zbudować Soul swoją bazę. Sprawa jest cały czas skomplikowana. 16 minuta rozgrywki się zaczyna. Już wchodzimy w tę fazę, gdzie Terran dorzuca ghosty. Obaj mają skandalicznie dużo ekspansji, a zwłaszcza Serral. Serral się rozbi Surmaniu. Już ma dolny prawy róg praktycznie cały przejęty. W każdej bazie jakieś drony pracują. Nawet górny lewy róg chce przejąć. Ten róg powinien należeć do Soula. Ohoho, są ultraliski. Jest skórka ze StarCrafta pierwszego, czyli ta, której Serral używa. No i zaczyna się snajpowanie. Mina! O, mina była całkiem masywna. Ach, te ultraliskie. Tylko Serral chyba używa tego skina na profesjonalnym poziomie. StarCraft 1, łezka wokół się kręci. Tak kiedyś te ultraliskie. Znaczy może nie konkretnie tak, ale powiedzmy, że są bardzo podobne do tego, jak kiedyś wyglądały. Oj nie, to było fatalne. 5-6 ghostów złapanych. Chciał się połasić na kilka mutalisków Soul, a to Serral połasił się na niego. To wszystko było, no tak wyglądało, jakby było ukartowane przez Fina. Zawsze znajdzie jakąś okazję. Dziury nie zrobi, jak krew wypije. Jeszcze jedna próba. Znowu wąskie przejścia, to na pewno coś, gdzie nie chce się pchać Fin, ale nie ma wyboru, jak chce wygrać. Oj, no nie. Teraz bardzo dużo SCV jest niszczonych. Zobaczcie, to będzie co najmniej 30 parę. 40 SCV. No i ekonomia Polaka. Wow, okej, nawet nam SCV w kadr wleciała. Aż oczy trzeba było zamknąć. Dobre podsumowanie tej gry. Po prostu SCV wlatująca w obiektyw. No do tej 11 minuty szanse były duże. Teraz nie widzę osobiście perspektyw. Okazja na zamknięcie mapy. Tak jest, GG. I mamy Serrala z pierwszym punktem. Ale na ekranie Roti z Katsem. A możemy i tak zrobić, możemy tak zrobić. Różnie może. Możemy nawet zrobić coś takiego. Wyobraź to sobie. Dobrze. Znaczy w sumie to niedobrze. Kolejna mapa już się... Już bębny grają. Jak mija mi ten piękny dzień. Dopiero co się zaczął. Chociaż już mamy prawie drugą godzinę streama. No, tak średnio mija, szczerze mówiąc, bo wyniki Polaków nie są zadowalające. Ale no cóż, to trzeba jakoś czasami te gorsze dni zaakceptować i czekać na te lepsze. No ale może się jeszcze sytuacja odwrócić. Serral, czerwony zerg, Joona Sotala. I w górnym lewym rogu w kolorze niebieskim Piotr Soul Walukiewicz, Cascade. No dla Soula to była na pewno nieprzyjemna sprawa. Czy no tak jak mówię, no zagrał do 10, 11, 12 minuty jak równy z równym. Tylko chyba brakowało jakiegoś zapalnika, żeby... no ale też nie sądzę, żeby... Nawet gdyby Soul był agresywniejszy, nie sądzę, żeby Serral i tak brał niekorzystną bitwę. On przeważnie po prostu, no okej, no niszczysz mi bazę, ja już po drugiej stronie mapy mam kolejną bazę i tak, taka to jest zabawa z tym Serralem. Mana wyrównał na 1:1 z Harstemem. Super, to jest dobra informacja. Ten mecz się dzieje równocześnie z tym, który teraz widzimy. Trzeba było jakiś wybrać. No naprawdę tam musieli długo grać. Bo to była Jagannatha, druga mapa pomiędzy Maną a Harstemem. Ale to mnie cieszy. Może Mana zatriumfuje. Nie subowałem. Oho, Twitch kogoś porobił. To ja nie wiem, o co chodzi dentysta w takim razie. Coś może było zakolejkowane, albo jakiś prezent, nie wiem. Albo z wyprzedzeniem. Nie wiem, nie znam się, to nie ja. To absolutnie nie ja byłem. Aha, nie było powiadomienia, dobra, czyli to jednak intencjonalny sub. No tak, czasami powiadomienia są z dużymi opóźnieniami, to się zgadza. To jest trochę losowe. Dobrze. Zaczynamy Romantic Side. Musi być jakiś punkt zaczepienia dla Soula, coś trzeba zrobić inaczej niż na poprzedniej mapie. Ale to też łatwo mówić, bo ktoś by powiedział, no powinien Helionami wjechać w drony. Ale Serral był gotowy. Może aktywniejsza gra. Banshee. No ale też wydaje mi się, że Soul zrobił tak dużo, jak tylko mógł. Może ciężko jednak byłoby zrobić właśnie sporo więcej. Teraz musimy się uzbroić w cierpliwość. Okej, już widać, że Soul zmienił swoje zagranie. Na poprzedniej mapie mieliśmy 8 Helionów, czyli dość długo fabryka produkowała te jednostki, natomiast na tej mapie tylko 2 Heliony. Chyba, że coś jeszcze na minimapie mi tam umyka, bo może tak być. Możliwe, że zarobił 4, ale to się zaraz dowiemy. No w każdym razie mniej Helionów, za to szybciej więcej piechoty. Taką zmianę poczynił Soul. Wydaje mi się, że po prostu chce właśnie wywołać większą presję na przeciwnika. Chce go bardziej naciskać. No i w domyśle może się pojawi jakiś błąd u Fina. Tak, też lubi grać dokładnie te zagranie, te otwarcie Clem. A nie, przepraszam, jednak okej, nie 2, 4 Heliony, ale to też się zdarza, tak. To jest taka rzadsza sprawa, ale też używana. Taki kompromis między Helionami a Marinami. Szkoda, że stracił tego jednego Heliona. Oho! No, żeby zaraz się... Nie, dobrze. Skasował Supply Depot, odzyskał kasę i nie stracił SCV, więc... To akurat było bardzo w porządku. Tak, w meczu ostatnim dzisiaj, czyli Krystian Reynor, Lazer, no na pewno wygra Polak. To będzie nasze pocieszenie. Ale to dopiero potem. Już czwarta baza Serrala budowana też tak samo wcześnie jak na poprzedniej mapie. No na poprzedniej udało się ją zatrzymać raz, skasował ją Soul. Zobaczymy, może teraz będzie powtórka, bo już widzę, że Polak wylatuje mediwakami wypakowanymi marinami. Do tego Reaper 3 Heliony. Do tej pory Polak stracił z wojska właśnie tylko jednego Heliona. Dobrze, nie wygląda to aż tak źle. No ale nie, no chyba faktycznie nie można atakować głębiej. Już nie może podejść bliżej Soul. Patrzę się na minimapę i widzę właśnie dokładnie tę grupkę jednostek Serrala. To jest największe zagrożenie, największe zmartwienie dla Soula. Oho, jeszcze mariny nie weszły do bunkra. Mam nadzieję, że to skoryguje Soul. To jest ważne, żeby one już w nim były, jak Serral będzie atakować, bo mariny mają o jeden zasięgu więcej, gdy są w bunkrze. Zamiast 5 mają 6. O, dobrze, już to tak skorygował Soul. Jeszcze jakby poprawił barykadę. No szybka reakcja, to jest potrzebne, bo jeżeli Serral już teraz zrobi obrażenia ekonomiczne Soulowi, to no nie będzie specjalnie dobrego rozwoju, nie będzie perspektywy. O, dobrze, Heliony też są, chociaż nie są niestety kontrolowane, ale jakoś tak na momencik, o nie, przytrzymał Bane'y, no ale reszta już się łączy. No dobra, jakoś przeżył. W sumie to też nie był mały wydatek Serrala. No, Soul nawet wchodzi na biomasę, proszę, jak się poczuł pewnie Polak. Czemu nie? Oj, dobra, już wiadomo czemu nie. Tak, tutaj podniesienie to jedyna słuszna reakcja, ale to jest świetny Siege Tank. Siege Tank strzelał w Bane'y. Zostały jedynie 2. No dawaj, do przodu. I zwłaszcza, że teraz ma przewagę jeszcze w ulepszeniach. No naprzód. Wszystko powinno moim zdaniem wrzucić na Steampaka. No i wydaje się, że jest jakieś okienko czasowe do ataku. No i ale to już teraz 15 sekund chyba około, czy 20. To trochę niedużo. Ale no próbujmy, bo może lepszej sytuacji nie być. Już do końca rozgrywki. Gdzie jest ten Siege Tank? Przecież on tu był. Ach, jest już rozstawiony, dojeżdża kolejny. Dobrze, agresywnie, pewnie. Tego teraz potrzebuje Soli. Przede wszystkim musi podczas bitwy celować w skupiska Bane'ów. Już od dołu podchodzi Serral. Wyprowadza też spory kontratak. Gra na czas. Rywal Terrana. Co to za zerglingi? Chyba... Okej, on będzie konstruować flankę. Soul... Oj, Soul chyba żałuje, że wysłał tego mediwaka z marinami. Oj. No i się rozlało znowu. Pięknie celował w Bane'y Polak, ale i tak jest zbyt dużo zerga. No i mam wrażenie, że ta okazja trochę już zaprzepaszczona na szybsze wygranie gry, ale spokojnie. Mecz jest dalej wyrównany. O, i teraz może na górę Gdzie tam na górę? Serral już o tym pomyślał chwilę temu. Nie ma łatwych punktów z tym zawodnikiem. Zwłaszcza gdy gramy Terranem, no jest to trudne wyzwanie. Teraz musiałby te wszystkie bane'y wyklikać Soul. No, nieźle zaczął, bo kliknął ich kilka. No i teraz natychmiast się wycofuje. Tutaj jak widać już zatrzymany ten skromny desant. No i trzeba wrócić do swojej bazy. Przemyśleć kolejny atak, ale nie wiem, czy będzie właśnie dużo więcej szans. Serral czuje komfort, czuje spokój, dronuje. Zaraz będzie mieć ponad 80 zbieraczy. To już jest niebezpiecznie wysoka wartość. Na poprzedniej mapie trochę był wyższy limit Polaka chyba w tym momencie. O, opluwa ulepszenie Polaka Serral. A raczej opluwa Techlaba, który próbuje to opracować. Szybko zakopujące się miny będą nieco później. O, no. Tylko jednego Marina jeszcze uratował. No widać, że coś tutaj nie zagrało. Coś nieprecyzyjnie kliknął Soul. Niestety cały czas nie da się nigdzie jakoś tak mocniej zaatakować Serrala. Nic go nie uwiera, no, bo wszędzie jest już gotów z odpowiedzią. A najlepsze jest to, że ma dużo większe straty Serral. 8700 do około 5200 u Polaka. Może 5300 teraz ma Soul strat. No ale niewiele z tego jeszcze póki co wynika. O, podoba mi się szybko, plus 3 zakolejkował Soul. Spóźnił pancerz, ale atak jest grany wzorowo. Ej, Serral ma naprawdę późnego hive'a jak na niego. Dopiero teraz wystartowała ta ostateczna technologia. No dobrze, dobrze. To w tym może będzie jakaś mała nadzieja. Serral dłużej pozostanie na tej słabszej technologii, na mutaliskach, lingach, bane'ach i to z ulepszeniami maksymalnie plus 2. Teraz dobrze się obronić, może jakaś kontra i coś się wydarzy. No ładna eksplozja mimo wszystko. Jeszcze rafineria płonie i chyba supply depot. Dwunasta minuta dobiega końca. Tak właśnie. Oho, tu są mebejny, ale nie, dobra, spokojnie. Nie będą one użyte jako mina. Stracił Polak właśnie bazę, więc nie wiem co mam powiedzieć, no po prostu urwało mu bazę. Ciężko jest podejść, jak tak dużo biomasy jest na mapie, no ale musi zacząć się przez nią przebijać. O, tu są cały czas te dwa bane'y zakopane. Co robią te SCV? O mój Boże, nie, co to jest, jakiś wieczór kawalerski, panieński, nie wiem. Okej, no Soul wraca do wydobycia. No są takie elementy, które widać, że u Soula wyglądają jakby się trochę gubił. Takie błędy w kontroli, błędy w mikro. Nie są one jakieś liczne czy straszne, ale no występują. Oho, znowu te dwa bane'y. Nie, Serral myślał, żeby je zdetonować. Po raz kolejny fin odpędzony. Dwa turety, jak widzimy, nie zatrzymały Fina. Polak nawet nie zareagował. Znaczy teraz dopiero już z ucieczką. A mógł reperować ten górny turet, ten powiedzmy między SCV-kami. Im więcej ekspansji będzie w stanie utrzymać Soul, tym lepiej. Więc kiedy jeszcze Serral aż tak nie napiera, no to próbuje je pozajmować, pozabezpieczać. No ale tu akurat nie ma szans na razie. Ła, to było piękne, piękne, piękne. Ten Mutaliski prawie ubity. Oho, ubity. A po prostu przyszedł. Cios w nerkę, cios w ekspansję. I stracona. Ojej, nie tylko stracona baza, ale też mamy informację, że Mana przegrał z Harstemem 1-2. Oj, dzisiejsze rezultaty to jest przykra sprawa dla nas. No nikt nie wygrał na razie. No na pewno w meczu Krystian Reynor Lazer wygra Polak, ale... Art przegrał, Mana przegrał. I teraz Soul ma co najmniej ciężkie zadanie z Serralem. Serral ma już 97 dronek. Rzuca się na kolejną bazę Polaka i no nie ma opcji, żeby to zatrzymać. To jest po prostu za dużo bane'ów. I pęka, ale... Oczywiście to dość normalny obraz rozgrywki i Terranie mają zapasowe bazy. No wiadomo, że tak się Zergowie rzucają. Też nie jest tak, że zawsze się Zerg lepiej wymienia, jak rozwali taką bazę. Czasami może się wymienić gorzej nawet, jak ją zniszczy. I jeszcze jedna próba namolnego wlotu Mutaliskami. Znowu są ultry, znowu są bane'y. No historia się znowu nam powtarza. To samo co na pierwszej mapie, to i na drugiej. No ale może będzie jakiś podryk i zerwanie się do powrotu. Żadna wymiana na razie nie idzie po myśli Polaka. On chciałby oczywiście ghostami sobie na spokojnie wyklikać ultraliski, ale tu nie ma spokoju. Serral takie zamieszanie wprowadza, w tylu miejscach atakuje, że nie sposób przewidzieć. No ale mało kto wytrzymuje tempo tego zawodnika. Zbierał wiele więcej gazu, wiele więcej minerałów. To sugerują nam te czerwone strzałki na dole ekranu przy minerałach i przy gazie. Jak one są czerwone i są aż 3, to znaczy, że 1000 więcej minerałów zbiera Serral. Ponad 500 gazu też zbiera więcej Serral od Soula. A przecież też cały czas rzuca wojskiem na lewo, prawo. Bank ma już też pięknie odłożony. U Soula za bardzo tego banku nie ma. No może 1000 minerałów, 300 gazu. Powiedzmy, że jakiś malutki. Ale to nie daje komfortu psychicznego Soulowi, bo przecież, no właśnie, za chwilę straci po raz kolejny planetarkę. Idealnie bane'y niszczą nie tylko SCV, ale też właśnie zadają obrażenia bazie. No i Ultralisk powoli pewnie dokończy. Chyba że może SCV wyleczą. Tam leczą. A nie wyleczą. A raczej nie zreperują tej planetarki w tempie, które by ją ratowało. Tutaj prawdopodobnie jest ta ostatnia bitwa, chociaż nie no, jeszcze... O wow, ale no, to są fajne snajpy całkiem, co ciekawe rzucane też na bane'y. No ale to tak, to już wygląda jak ta przedostatnia bitwa na poprzedniej mapie, kiedy limit Soula spada i już nie ma funduszy, żeby się szybko odbudować. No i lata Serral. Dwie bazy, może 3 powiedzmy ma Soul, które w miarę jakoś funkcjonują. Podoba mi się, że Serral ma 93 drony i robi 2 kolejne. Nie wiem, czy one są zbyt ważne. No ale cóż, robi. No i za chwilę chyba decydująca batalia. Częściowo na nieszczęście Soula rozgrywana będzie na biomasie. Ale przynajmniej mam nadzieję, że w niewielkim wymiarze. Ghosty zostawione elegancko na wzniesieniu. No ale one nie będą Legolasem tego starcia. Chociaż jeszcze... O, planetarka też trochę dokłada. Okej, jednak będą. Powiedzmy, że były. Spadł trochę limit Serrala, ale jak tylko się on sam zorientował, to od razu z powrotem 200 na 200. A większe straty Fin, około 8000 surowców więcej, no ale jak się więcej zbiera, można też więcej stracić. Część bane'ów, aż się boję, czy Soul wdepnie w te bane'y. Czy on zrobił minę w ogóle z tych bane'ów na minimapie? On tak wygląda trochę. Zauważcie właśnie na tej minimapie, jak ładnie się przymierza Serral. Jest z prawej strony tutaj mniej więcej właśnie ta cała flanka formowana, jest tutaj od środka też. Serral niszczy skałki? Nie. O, i teraz z dwóch stron gigantyczne wejście, elegancko przygotowany atak. No ghosty nie mogą nigdzie uciekać, tylko w górę do medivaków, ale planetarka nie ma szans. No miażdży Serral. Nic się nie zmieniło przez kilka ostatnich minut. SV przy okazji straconych. No i jedyną bazę, którą Serral musi zniszczyć, to ta na górze. No minimapa wygląda jakby... no śmiesznie całkiem wygląda. No wszystkie bazy ma prawie Serral. Zergowie się z każdej strony zbierają jak wielka chmara. No jak dla byka kartofel teraz to wyzwanie. Bykiem oczywiście będzie Serral. Nawet nie morfuje już bane'ów, już zerglingami wbiega. Co jest trochę podejrzane, ale... od czego nie zrobi to? Da radę. O, jeszcze są bane'y. GG. No, niesamowicie potężny Serral, czyli się niewiele zmieniło. GG. Well played. Nie dało rady zatrzymać Serrala. Jak już osiągnie te swoje właśnie 95 około dron, ultrylingi, bane'y, mutaliski, ale przede wszystkim bardzo dobre wybieranie miejsc do ataku, świetne przygotowywanie się na te wszystkie bitwy, no to jest piękna sprawa u niego. Świetnie rozgrywa walki. GG, Soul niestety przegrywa 0-2.